Dobra, halo, halo, bo ja tutaj nie ma co przedłużać. Co zaczynam odcinek, kończę w sensie odcinek, to jest czas zacząć nowy. Jest fastem, trzeba walnąć szybkiego śledzia i my kontynuujemy, słuchajcie, sobie historię z Gothiczka. A ty, jeżeli lubisz tą serię, oglądasz ją może od dawna, to możesz zostawić lajka, tak tylko mówię. I wpaść na Instagrama, Twittera, Twitcha, wszystko masz w opisie. Kanał vlogowy, tak o. Kurde, te krwawe ogary były jakieś takie bardziej mocne. I tego, jeszcze mam kanał vlogowy i tam jest super Rewind i ja polecam obejrzeć. Rewind Giga Koksem jest. Mamy tu jakiś, o, skórzany mieszek tu tego owego. Dobrze, że na szczęście tutaj krwawe ogary nie gustują w mieszkach skórzanych, więc możemy się im tutaj bliżej przyjrzeć. To jest informacja dobra. Informacja zła jest taka, że ja tu już byłem, kurwa. I nie jestem przekonany, czy ja powinienem tędy iść jednak. No niby tędy. Ale coś mi tu śmierdzi, słuchajcie widzowie. Nie wiem, czy wam też tu nie śmierdzi. Schodzimy do tunelów, a to mi zawsze bardzo śmierdzi. Ja ja tu byłem przypadkiem, jak kodów używałem, żeby gierkę naprawić, to przypadkiem tu wleciałem. Ach, sądzę, że coś Ble, znalazłem. kurde, jak tu się giga opłaca. A, o, kamienna tablica. Z niej się możemy uczyć różnej rzeczy, nie? A, to była tablica życia 3, to akurat z niej się chyba nie mogę uczyć, bo nie umiem jeszcze chyba. To tam chłop nas musi nauczyć, nie wiem, nie pamiętam, jak to działa. No ale dobra, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To mówi przysłowie i przynajmniej nauczymy się tutaj, dostaniemy tutaj expa i dzięki temu będziemy silniejsi. Pod B? Pod B. Ile jeszcze? Jeszcze jest 3, 2 T. Dwa mobki i będę miał z 20 już punktów umiejętności do wydania, bo to fastem tutaj levele się wbijałem. Ciemne z grzyby zbieram, bo może Konstantin tutaj będzie miał ochotę je kupić, bo mi się tu siano kikę przydaje, bo przecież każdy strzał z łuku, słuchajcie, no to jest minus 1 golda za strzałę, nie? To jest dużo, ty. 1 golda za strzałę to jest dużo. Ja też tak. No nie będę ukrywać, no nie zaopatrzyłem się w jakimś turbo ilość. Nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim odcinku, kupowałem te strzały. No to nie za dużo, nie kupiłem najwięcej na świecie. Dwa pełzacze. Dobra, na szczęście te pełzacze są gigabobami. Ja pamiętam, jak się biłem z pełzaczem. Prawie się nie posikałem, niestety, ze złości. Spodnie. Ja byłem strasznie mad, bo było ich z 15 i to było w tych tunelach, jak trzeba było znaleźć martwe postacie i dowiedzieć się o rudzie, co de facto było zbugowanym. Znaczy, nie wiem, nie potrafiłem, kurwa, tego zrobić. I wszystko zajęło mi chyba, nie wiem, strasznie dużo czasu, zanim ja w ogóle w jakimkolwiek stopniu ogarnąłem, co trzeba robić. To musiałem chyba zrobić sobie przerwę od Gothica na pół roku. I dopiero podejść ze świeżym umysłem po pół roku i naprawić tą gierkę, bo byłem taki mad na grę. No. I były to mocne przeciwniki. Po jednym i tonę musiałem, kurczę, po tej wypić. A teraz? Kościół, kiedyś nie było, teraz jest, wiesz o co chodzi. Kiedyś nie było damage'a, teraz mamy. No, jest miodzio. Tylko, że mi się strzały nie skończyły, jest 779 strzał jeszcze. To dużo strzał, muszę przyznać. No i mam nadzieję, że taki stan tych strzał, kurczę, blaszka pozostanie. Bo w innym wypadku może być ciężko. Mam tu jakiś kufer. Lewo. Lewo. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej. 100 golda, opłacało się, bo tam jeden wytrych to minus 10. Trzeba wytrychy kupować tylko. Kurde, nie ma golda tutaj. Ja nie mam golda w sensie. Nie no, ty chłopie, ty brata sobie opierdalasz, a ja do ciebie z łuku strzelam, coś ty. Wariowałeś. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Dobra, co to jest? Pierścień, jakiś świecący. Nie wiem, przed czym chroni, bo sobie się później dowiemy. Za chwilę sprawdzimy.
Uzany mieszek, mikstura, ok, kufer. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Ok. Ło, się bani zagotowało. Raz, dwa. Nie wiem, czy granie jest za głośno, delikatnie znowu. Ajajaj. Lewo, prawo, kurwa, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. O. O, to nieco wyczuta. Woda święcona. To jest w ogóle woda święcona, jest ciekawe. Bo to jest do tego, do święcenia tych kapliczek. Problem jest taki, że ja próbowałem użyć tej wody i się nie da. Więc ostatecznie ją sprzedałem, ale widzę, gra chyba forsuje, żebyśmy kurwa koniecznie ją mieli. Bo mam już dwie. Dlatego, że faktycznie się tej wody pozbyłem. To dla gałganów, co sprzedali. A, dobrze. Czasem się kurde trafi taki cymbał jak ja i wiesz jak jest. Sprzeda jakiś ważny przedmiot, albo wyrzuci jakimś randomowym przyciskiem ważny przedmiot fabularny i jest kwaśno. A my prawie zabijamy te kozacy, zanim one w ogóle tu dotrą. To jest SS. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, też może być krótszy, dlatego postaram się jak najwięcej wpakować w ten odcinek emocji, słów i dobrej zabawy. Zobacz. Postaram się, aczkolwiek no też dopiero wstałem i niestety język taki jest jeszcze. Nienawodniony taki, wiecie, szorstki. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Jak się wstanie, to taki język jest czasem szorstki. Chodź tu. Pastem, bo w sumie mogliśmy... Wow. Ło kurde, jak do tego, ty. Balans ciałem, chłopie. Pełzacz wojownik jest już większym problemem, chłop napierdala jak pojebany tymi swoimi maskami. Prawy, lewy. Chociaż my też z tego łuku w sumie też dość często uderzamy. Znaczy strzelamy właściwie, nie uderzamy, no jak z łuku uderzać, co ty. A poczekaj się chwilę. Dobra. Elegancko, a nie, kurde. Dobra, elegancko. Nie, bo przynajmniej się napiłem i tego. I teraz jest lepiej. Kto tu umarł? Ktoś tu jest martwy. Przeczytamy kto? Pewnie... O! Widzę cię! Kim jesteś? Z wojem. Dobrze, że te ważne przedmioty tak świecą przynajmniej. Tak jeszcze czytałem, że... Czy warto jest podnosić w gotiku białe przedmioty? A co to w ogóle znaczy biały przedmiot? Wszystkie są przecież białe. Nie rozumiem, o co mu chodziło. Ten chłop pisał i tam ludzie tam dyskutowali. On mówi, o co chodzi, kurwa? Not war, ale też może trochę ward. Zależy ile zawsze zużyje tych. Zawsze zużyje wytrychów. Zawsze można wczytać, jak to kurczę robiłem poprzednio, ale trochę tak mi się już nudziło wczytywanie ciągle tego, nie chce mi się. Będę wczytywał, wczytywał, a na końcu kurde to. Właśnie nic na końcu. Łożyć kurde blaszka. A my już z tego? My już jesteśmy na wolności? To ty gadasz, że to tak przypadkiem znalazłem. Niczego tu nie znajdę. Boka. Ty, na wolności! My już normalnie w bazie tutaj przeciwnika jesteśmy. Mięso kopasa też bym podzbierał, bo to mówię, później sprzedamy i będzie OP. Jeszcze przecież, ja nie wiem, który to jest odcinek. To jest, słuchajcie, jest 35 odcinek z Gothica. A prawda jest taka, że my, kurwa, my, przecież jeszcze jest pół gry no, do nas. No jak, smoki trzeba walczyć, no to ja to będę musiał wszystko po kolei, kurczę, robić. Że walki ze smokami, wszystko. Jeszcze tyle jest gameplaya przed nami. Strasznie długa gra, albo ja strasznie wolno ją przechodzę, ty. Już nie wiem, która z opcji. Tu już chyba byliśmy, co? Tak. Ale dla pewności. Tak. Możliwe, że ja się tak kurde ślimaczę. Dobra, trzeba się ogarnąć. Fast, gdzie jest szybki? Tu jest. Fast śledzia bierzemy, chłopie.
i lecimy już chuj z tymi typami, chociaż one są... Konstantin z chorym pojemem sprzeda i kupuje je za po 20, więc to jest... To nie mogę odpuścić, taka natura, natura kurczę zbieracza, natura chomika nie pozwala mi robić takich rzeczy i pozbyć się nich. Tak samo jak na przykład wczoraj sprzedałem, spaliłem giga dużo książek i zeszytów. Ale powiem wam, ciężko mi było strasznie. Ciężko mi było strasznie, mimo tego, że to są jakieś kurwa słowniki języka angielskiego. Za 3,50 chłopie, podręczny język, podręczny ten słownik języka angielskiego. No i przecież no nie, nikt nie kupi mi ode mnie, wiecie, zwykłe książki takie szkolne, co kiedyś jeszcze miałem i w sumie miałem wyjebane. To może jeszcze sprzedam, tylko w takim pakiecie by się przydało, nie? To jeszcze zostawiłem w życiu na garażu, natomiast no, ale i tak mi było ciężko, ten słownik języka angielskiego, coś tego, czy... Ciężko strasznie mi było, bo... A nie wiem, czy oni się tu zaraz nie będą bandyci i oni się nie rzucą na nas. Spoka. Nie widzę El Bandicos. Więc może nie. Nic tu nie ma. Może jeszcze... Widzę tam kurwa giga robala jakiegoś. Ja bym chyba, nie wiem, zesrał się tutaj na tej wyspie, jakbym takie robale zobaczył. Leśna jagoda. Nie wiem, która... A nie wiem, czy nie leśna jagoda. Pomarańczowa chyba daje nam... Zwinność. Tylko... Tylko nie ta. To się nazywa... A nie, żółta. A to ciekawe, nie wiedziałem. Goblinia jagoda się nazywa. Nista pokrzywa. Ciemny grzyb, a to pierwszy raz widzę. O, znowu mamy X. Zajebiście, że ja ten kilof mam. Jejciu, jakbym nie kupił kilofa, to bym się chyba teraz popłakał. Jakbym zobaczył, że ominąłem z pięć tych. Pięć miejsc do wykopania. Ach, czegoś. Sądzę, że coś znalazłem. Smocza krew? Co to jest smocza krew? Poka. Wiadomość butelc. Poka. Mapa do skarbu. Ojejciu, teraz dopiero. Mocza krew, ty. No poka mnie to, nie ma? Poka mapa skarbu. Bardzo stara mapa, to to? Nie. Mapa Nefariusa, zapomniana. No przecież jak ją odliczę, że otrzyma mapa do skarbu. O, coś kurde, molek. No tak, tu jest zaznaczone, to... Nie wiem, ten X przed nami do góry, to nie wiem, czy ogarnięty. Na pewno wszystkie X-y na dole mi zostały. Dobra, ty, w sumie sobie mogę tej mapy używać. To jest jak zwykła mapa, tylko że z X-ami będziemy wiedzieć, gdzie są skarby, powiedzmy. Boga. Kurwa. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. No to jest skarb chipowym giga. Giga było worth. Czekamy tutaj na... Ognisty demon, no to zapowiada się kurwa wyśmienita zabawa zaraz. No, 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 już to widzę. Na ile? O, tylko na 3 hity mnie ściągnie. Jajcik. Dobra. Tutaj trzeba podejść taktycznie. Ale ja tą taktykę posiadam, bo mamy fajny sprzęcior w postaci na przykład tutaj różnych run magicznych. Ognista strzała, proszę. Obrażenia magiczne. Trzeba największe. Tworzenie szkieletu goblina też można. To 150 obrażenia. Ło. I tak, tak, coś takiego robimy. Zobaczymy. Kastujemy szkieleta goblina. Błyskawica, tylko żeby w tego, w demona pierdolę. O, na hita. Brawo. Szybko, już dobrze jest. Szybki śledzia, szybkiego śledzia, już, zostaw. Kurde, a miało być tak pięknie. O, dobra, już wiem, widzowie, już wiem. Wszystko już wiem, pa.
Najpierw sypki śledź. Najpierw sypki śledź. Później goblin. Słuchajcie, wszystko jest kurwa ogarnięte. Później goblin. I na końcu błyskawica. Tylko nie w tego, w ognistego demona. Pyk. 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 Teraz fastem uciekamy, uciekamy, uciekamy. Mamy tutaj. O kurwa, on sypki jest strasznie. Bagienny truten. Nie podoba mi się bagienny truten. Zostaw mnie. Uciekniemy, damy radę. No kurwa, co jest? Czemu ognisty demon jest szybszy niż ja na podce? Ale broken postać. Strasznie. Dobra, no nie mam kurwa szans. Ty, przecież on śpi. Po co ja chcę go zabiję? Co ja robię? Ty, kurwa, użyj mocy mózgu, panie Eryku. Proszę, tutaj, kurwa. Normalnie przecież my tak możemy, nie? Czy nie? Niby to tutaj tego jest, nie? Wiecie. Potwór. Ale... A co jak weźmiemy tego? Ława drzewcowa. To jak weźmiemy szybkiego śledzia? I... Kurwa, ta nazwa mnie zawsze będzie rozwalać. Co jak weźmiemy szybkiego śledzia? I będziemy się skradać. Będziemy szybciej się skradać na spicie? Ale równie cicho? Nie wiem. Trzeba to kiedyś tutaj sprawdzić. Dobra, Mr. Demon. Ło. Dobra, no nie zamierzam pana budzić. Dobra, ty, to jakbym kurwa... Ja, ale... Dobra, no nie chcę mi się mówić. Bo ilość razy, w których ja zamiast właśnie się tak przekrać, na przykład kogo cienia stwora, koło cienia stwora, to z nim walczyłem i na końcu sobie odpuszczałem, jest zdecydowanie strasznie za duża. W sensie jestem strasznym kretynem, że na to nie wpadłem. Może niewystarczająco było to dla mnie ważne, natomiast powinno być to dość oczywiste. Czy może trochę się oddalmy zamiast tutaj, udamy się kurczę pobiec. Dobra, to teraz przynajmniej wiemy, że jak jakaś postać śpi, albo jakieś postacie śpią, to możemy po prostu nie biec i... Obudził się? Czy nie? Nie, chyba nie, co? Chyba nie i za taki lujogłusec pójdzie pewnie, co? No ja myślę, klasyka wiecie, jak w horrorach, zawsze jak się odwrócić. Dobra, tu jest jakiś kurde robal. Trzeba go zneutralizować. Łożysz kurka wódka. Oj! Nie mam myszki, żeby nawet zatrzymać, wiecie? Muszę skipnąć. Dobra, widzimy się zaraz. Kurde, jeszcze klikłem otrzymaj i znowu otrzymaj. Ja pierwszy. Oj, o dobra, zdziała mi postać. Ajajajajaj, co się stało, widzowie? No niestety, zepsułem. Ale to tak jest, że czasem jest taka animacja i ty się nie zorientujesz i po prostu no jeden klik i tutaj po robocie wiesz co, i nową grę zaczynasz. Bagienny truteń, czy ty jesteś mocny? O. Okej. Okay. Wyjątkowy Bob. Myślałem, że... No, że będzie siekiera. Truteń? W ogóle to brzmi kurde strasznie. Po jednej strzale będę zbierać, no dalej Bezi. Czas to pieniądz jest. A my musimy się tutaj udać jak najgłębiej w te bagna i do tego do. Nic tu nie ma. Jak nie ma? Bagiennych. Nie ma nic bagienny truteń? Ja nie opłaca zabijać, nic z tego nie mam. O kurwa, wąż rzeczny. Tu. Ja pierwszy upier, wspomnienia wracają. No nic. Jest jak jest. Idziemy. Myślę, że nie mam sobie szans kurczę tutaj. Nie no, strzelaj. Co ty Bezi kurwa robisz? Strzelaj w szczura no. W sumie słodko wygląda ten szczur. Z dwa dni temu dostałem propozycję, że nie chcę szczura mieć. Pomyślałem sobie,
No nie chcę, bo ja nie chcę się opiekować żadnym zwierzakiem, ja nie potrafię się kurwa sobą zaopiekować. Wiecie, co dzisiaj jadłem na śniadanie? Nic kurwa nie jadłem właśnie na śniadanie, bo mi się nie chce kurwa robić. Rozumiesz? Ja wolę być głodny, bo mi się nie chce robić kurwa jeść. Kumas. I później jestem, jeszcze nie mam siły, jestem niewyspany. Ale oni mi tu mówią, czy ja chcę szczura. No pewnie, że kurwa nie chcę, no. Ja za... Ło, nie ma sa... Czemu wąs rzeczny, kur... A nie, ty, ale słaby jesteś, a chuj. Ty, bez kitu, ja go z tego łuczka to normalnie tak pokonam, tylko trochę to zajmie. I muszę celnie strzelać, ale... I... Jesteś strasznie mały, ty, ja myślałem, że... A to jest może jakiś inny, ty, tamten może był... Tamten chyba wąs rzeczny, a ty rząs błotny. No, to tego szczura i ja mówię, że chyba nie chcę, no. Ale tak wiecie, co w głowie myślę, no kurwa, ale co zrobię z tym szczurem, wiecie, bo ja tak ludzie lubią, nie traktują tak zwierząt, jak wiecie. Oni zabijają zwierzęta, nie? Mają wyjebane z tego, więc mówię, no jak mają coś zrobić, nie wiem, zabić go albo coś. Mieć wyjebane. Wypuścić czy coś, no to jest kurwa głupie jak chuj, nie? To wtedy wezmę, to wezmę, przechowam i tutaj znajdę dobrego właściciela. Tak sobie pomyślałem, ale się chowają. Widzę cię, zostaw mnie. Dobra, mamy tu jakichś chłopów, dlatego wydaje mi się, że Save i faz zmiana tutaj stroju na bandytę. Strasznie słaba ta zbroja jest. Ojej, czuję się jak na początku gry. Teraz pewnie będę na hita padać, niestety. Ale dobra. Mus to mus. Witam, witam, Siemalski. Co tam u ciebie, gościu? Kimś ty, Logan. Patrzcie państwo, nowa twarz! Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? To zależy, jakiej pomocy ci Ja trzeba. kumpel. Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. A co za to A co za dostanę? to dostanę? Franco pozwoli ci tu gnić, jeśli nie będzie dla ciebie lepszego zastosowania. Chcesz wejść do obozu? No to musisz pomagać. Same słowa nie przybliżą cię do celu. Poza tym mogę ci pokazać, jak patroszyć te bestie. Nie sądzę jednak, żeby Franco wpuścił cię do środka tylko dlatego, że zabijesz parę węży. Jest tu sporo ludzi, którzy już trochę czekają. I lepiej będzie, jeśli następną osobą, która wejdzie do obozu, będę ja. Czym jest obóz? Czym jest obóz? Gdybym Pytanie takie... powinno brzmieć, czym nie jest obóz? Bez węży, bez mokrych dziur, no wiesz, bez bagna. Zamiast tego mają gorzałe i złoto. Z tego co wiem, jest tam nawet jakaś kobieta. Teraz rozumiesz? Samica? Chodźmy zabić parę błotniaków, a nie mi Chodźmy tu zabić pierdolę. parę błotnych węży. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak ci... Ciekawy zabieg, Cii. gro. Czy mi Słyszałeś? tutaj res... Rozumiem. Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. No dobra. No, po... Jo, pierdolę, jaki ty jesteś siekiera, gościu. No pomóż mi. No co ty robisz, debilu? Dobra, chuj z tobą. Wiesz co, niech ciebie zabiję. Wyjebanem się. Tam se radzi. Ja bejtuję, ja bejtuję. Kurwa, co ty robisz, ty? No jesteś chujowy z tego mięsa. Chodź tu, panie wąs błotny. Dobra, ty zabijasz. Ja chowam miecz i spierdalam. Kumalski. A kurwa! Dziękujemy, czy tam jak to się nazywa. Ty coś zrobisz? Ja pierdolę, się zbugował cymbał. Nie, no nie wytrzymie. Ale Save mocno zrobię. O kurwa, oba się, wszyscy się zbugowali. Dobra, przynajmniej on też. Oj. Oj, 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 żartowałem. Co ty, co ty, co ty? Logan, kurwa. No machaj ze z tym mieczem, proszę, dobrze.
Aleśmy sobie super poradzili, słuchaj Logan, mamy to. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. No, ja bym chciał. Daj mi tutaj patroszenie. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o krwiopijcach, jeśli będziesz patroszył bagienne węże czy jaszczurki, to może Przyjdę później. A, wszystko umiem. Przyjdę później. No umiem coś tam, nie? Skórę umiem, kły. Ale to myślałem, że ty masz coś nowego, a nie, że ja ci tak na darmo będę pomagać. Chyba, że dzięki temu zostanę tutaj wpuszczony. No i plus w sumie zebrałem sobie 200 darmowego golda, nie? Z każdej z tych. Co prawda nie sprzedam tego za 200, ale no zawsze jakiś tam darmowy goldzik siadł. Czy ja mam iść na lewo do jaskini? Czy na prosto? Chyba prosto, więc pójdę w lewo. Nie miało to sensu, ale... Nie no, zobaczymy co tu jest, tu się mieści, co tu... Tom się mieści. Ja myślałem, że tu jakiś kurde ekipa złoczyńców, a tu Tom. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem. Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować. Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw mi to, Tom załatw mi tamto. A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował. W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Huno i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy. I że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, że to on za tym stoi, będę martwy. Dlatego nie wracam do obozu. Co się... He? Powodzenia, natomiast widzę, że masz fajną skrzyneczkę z tyłu. Ja chętnie bym tutaj skorzystał z niej. 40 golda i strzały. Za friko to biorę. Jeszcze się kimniemy, żeby region HP, żeby na pewno kurde już na maksa przyżydzić. W ogóle chujowe słowo, w sensie strasznie może, jeżeli jesteś Żydem, to się możesz strasznie tak, no bo to jest w negatywnym świetle, nie? Czyli przyżydzić to jest takie, wiecie, tak samo jak się mówi na kogoś, że jakoś obrażasz. Wiem, że to na Twitchu jest banable, nie wiem czy to jest, raczej wątpię, że na YouTube jest banable. Ale no jak chcesz kogoś obrazić, to mówisz, czasem się mówi na przykład to taką część roweru, tak? Wiecie o co chodzi. I to też jest strasznie obraźliwe, bo... No jest obraźliwe. Tak samo jak przyżydzić też jest złe słowo. Tak samo jak mówisz do kogoś na przykład, ty jesteś upośledzony? No to strasznie w sumie chujowo, bo wtedy strasznie negatywnym świetle stawiasz osoby upośledzone. Warto tak nie mówić. Przyżydzić to też było złe słowo. Hey. Nie powinienem tak powiedzieć. Serdecznie żałuję. Obiecuję poprawę. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Opowiadałem już kiedyś, szukam że tego? Roślin. Pewnie jak byłem, tego, co tu rośnie, miałem napisane na kartce jakieś, byłem u spowiedzi 10 lat temu. Lecznicze. A bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, tam było u nas napisane coś kartki i się spodziewałem, no była kapłan poucza i tego, ja się tego nauczyłem na pamięć po prostu i jak byłem tego, to pewnie nieraz mi się zdarzyło powiedzieć i żałuję i obiecuję poprawę, kapłan poucza i później mówię, o przepraszam, no bo ja umiem po prostu całą tą formułkę na pamięć. Dobra, za co zamknęli tego? Za barierą. Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. No, zaczął się zachowywać nieco irracjonalnie. Od tamtej pory jest
troszkę niezrównoważony. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Wszyscy pozostali przyszli później albo wciąż czekają na przyjęcie, tak jak ja. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Oj, nie wyczku. Ta dolina jest niedostępna z wyspy. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Proste ze piratami. Gdy jest ich za mało? Gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. Zależy jakie. Szybki śledź. Szybki śledź. No to, ale ile te... Ile to one są warte, te mikstury? Giga dużo siana. Nie mam tyle. Dobra, gdzie jest obóz w ogóle? W którą stronę? W sensie tu jest, wydaje mi się, obóz, nie? To my chcemy iść tu. Na razie za dalej od obozu. Na razie tutaj, wiecie, porozmawiać z ludźmi, dowiedzieć się kilku ciekawości o obozie. Chociaż to też wygląda, jakby to była jakaś palisada do obozu. O kurwa, widzę tam goblinsa. Ale to zaraz. Dobra, witam, witam panowie, witam. No to bandyta jakiś. Sancho. Hey. Cholera, znowu ktoś nowy. Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj to on decyduje. Jak będziesz siedział na tyłku, to porozmawiaj z nim. Dobra, sorry, że tak skipuję. Gdzie znajdę Franka? Jeszcze może spytam. To chyba tamty chłop z tyłu, nie? No i zachowuj się, bo inaczej dostanie. Dobra. To zgaduję, że chodzi mu o most tutaj, bo po prostu jestem przyszedłem, ale chyba tutaj mam iść. Tu są jakieś ruiny, a no tak, bo tu starożytne miasto, zapomniałem. Dobra, idziemy do Franka i będziemy kończyć odcinek. Leśna jagoda, ja nie wiem, jak się nazywa ta moja jagoda, ta dobra, którą powinienem, którą powinienem zbierać. W ogóle jak strasznie dziwnie ludzie wyglądają, jak ziewałem, no tak TBH. Yo, by the way, powinno być w TBH trochę mniej. O, ważna wiadomość, asy skubne. Ufer. Uuuu. No siekiera, siekiera. To strzał? Dużo by mnie to kosztowało. Kurwa, ile RDS polny jest warty? Czemu tyle? Punkty trafień, ale co to on mi te, że ja to jem i mam więcej życia? W sensie na zawsze? Jakby. Kurwa, ty. Strasznie duży RDS polny kosztuje, strasznie dużo. Muszę. No nie wyspałem się dzisiaj niestety. Dobra, idziemy z fastem do Franka, fastem do Franka. Mam nadzieję, że odcinki wyszły fajne. Jeżeli wyszły, zostaw lajka. Nikt nie chce wiedzieć. Bandyta, bandyta, może nie. Ostrzałka, nie wiem czy... O, to jest, siema. Czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Jo. Tak, jestem... Nie interesuje mnie coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. Tego jest więc. Co się stało? Znasz już moje zdanie. Nie wiem. W takim razie. Właśnie. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Przypadkiem to było klik, nie zdążyłem przeczytać, o co chodzi. A możemy sobie naostrzyć miecza? Czym? Tym. O. Wszystko tylko po prostu więcej ćwiczeń.
czym? Można na tym polegać. Ach, czym? Mieczem, kurwa. Nie rozumiem, o co mu chodzi. Elko. Ej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franko mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? Powiedz Torus pies... Torus? Pierwszy słyszę. Oj, chłopie, nie znasz go? Był dowódcą strażników w starym obozie. Jest człowiekiem, którego wszyscy szanują i któremu ufają. On może poprosić o nowych ludzi. Jeśli pożyjesz dostatecznie długo, to będziesz miał okazję go poznać. To pewnie go znamy już, jestem tym nowym. Jest, nie próbuj sobie ze mnie żartować. Decyzja... Mnie to cokolwiek obchodziło. To nie zrobił tego, a teraz zjeżdżam. Nie rozumiem, ale to Franko, to te poprzedni? Wszystko dobrze, zrób jeszcze... O, no dobra, czyli nie tu. I z powrotem tutaj, tak? Nie. Tak. Ej, ty! Nikt nie chce wiedzieć... Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się tym. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę. Proszę bardzo. Zabieraj dupsko do Logana. Ostatnio dokuczałem. A zrobiłem, nie? Ogarnięte. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do... O, dobra, zajebiście. Pomogłem Loganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Przynajmniej bardziej niż większość tutejszych chłopaków. Czyli mogę wejść do obozu? Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, do której mi się przydasz. Kilka dni temu wysłałem na bagna Edgora. Miał dla mnie zdobyć starą kamienną tabliczkę, ale od tamtej pory nikt go nie widział. Poszukaj go i przynieś mi tę przeklętą tabliczkę. God damn it, myślałem, że wchodzimy. Jak wygląda to z strony złota? A jak to wygląda od strony złota? Co? Dostanę zapłatę za moją pracę na bagnach? Chcesz trochę złota? A pewnie. Ile potrzebujesz? 50 samorodków? Nie musisz mi tego... 100? Dam ci tyle, ile zdołasz udźwignąć. Co ty sobie wyobrażasz? Że co? Żarty sobie stroisz? A teraz ruszaj i zrób coś pożytecznego! Bo inaczej nie dostaniesz ani bryłki złota. Nie można na tym polegać. Ej, ty! Pozdrow dla tego, kto to ten... To nablinkował. Gdzie znajdę go? Gdzie znajdę tego Edgora? Edgora. Chcesz znać łatwiejszą czy krótszą drogę? Trzymam się od tego z daleka. Szybko. Chcę się tam dostać szybko. Dobra! Trochę w lewo i w bagno. Wszędzie tam są ruiny. Gdzieś w nich siedzi. Myślę, że jest dość rozgarnięty, żeby rozpalić. Dlaczego dowiaduje się o tym, co nie... no dobra, widzowie, to co my ogarniemy, to jutro. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie odcinka i pamiętajcie o tym, że macie linki w opisie, tak jak Instagram, Twitch, Twitter, mój drugi kanał vlogowy. Zobaczcie sobie Rewinda, wejdźcie, zostawcie tu lajka, napisz komentarz, zostaw suba. Widzimy się jutro. Miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć. Ło, ale sprawnie poszło. No, tylko jakby się dało jeszcze zatrzymać, to było tak, to jest, ale awkward. Ale cringe'owa straszna.